nie gogo, no ty nie przeszkadzisz straży. Kurka, bo cię palmę w łeb. Ale łe! Do więzienia pójdę za ciebie. Witajcie, hipsterki i hipsterzy. Ostatni filmik kończyliśmy w aucie. Dzisiaj zaczynamy w aucie, a to dlatego, że jesteśmy bezpośrednio po trasie i przyjechaliśmy z Charzy do Warszawy na zdjęcie stelażyku. Ale nie o tym będzie cały film, to będzie tylko jakaś tam część stawki. Sprawdzimy reakcję. Pierwszą szczerą reakcję na nowy nos. Wiesz, pytanie, czy ta reakcja będzie godna segmentu w twoim filmie, bo to nie jest tak, że będę miał totalnie inny nos. Przynajmniej tak mi się wydaje. No nie wiem, jeszcze ale... teraz nie mów. Zobaczymy, jak ci zdejmą stelaż. I zdejmą ale stelaż, może... a tam taka klama wykręcona. No wiało w Charzy, bo to było tak, że funkcjonalnie miałem mieć zrobioną klamę, żeby tam te przegrody poprzestawiać, tą kość sitową, dużo takich rzeczy. I przy okazji pan doktor Michalik polecił, żeby garba zlikwidować, bo ja nie wiem, czy on był genetycznie, czy na skutek kiedyś jakiejś kontuzji. Pan Michalik mówi, że on był na skutek urazu jakiegoś. To lecimy zdejmować opatrunek i zobaczymy, czy skończyło się tylko na garbie. Chcę mieć pamiąteczkę. No to będziesz miała. Jak ci się zachce znowu walczyć, to odpalimy sobie wspominki. JTC w dwóch wyjął czaszek. Nie no, wstydny mi było. OZK. Michał Wczarek. Paweł Sikora. Za miesiąc. To jeszcze może być troszkę zrętwiałe tutaj. Jest, jest. Nie? Takie obce jakby. Jak się uśmiecham, to tak dziwnie, dziwnie brzmię. Nie no, ładnie, garba nie widzę. Nie ma garba. No, garba brak. Pamiętajmy, że to jest jeszcze taka wersja dzisiaj nie końcowa. Mm-hmm. Tam jest sporo obrzęku. Widać, że jeszcze jest troszeczkę opuchnięty. Ale tak jest zgrabniutki. Symetryczny, ale też może ta spróbuj, proszę. O kurczę. To ja. O kurczę, no. Mózg trochę tak... Kto to jest? Nie sądziłem, że będzie, że jest taka drobna zmiana niby, a jest tak inaczej, nie? I tak. No, ale wiesz, jeszcze no, się będzie osadzać, no nie? On był taki dość mocno rozkawałkowany, więc no, trzeba było poukładać całość, ale też zlikwidowaliśmy ten garbik, to jest ważne. No dobra, to lecisz z pierwszym wrażeniem. Jak popatrzyłem w lustro, to że nie rozpoznajesz swojej twarzy. Jest takie dziwne uczucie, że twój mózg, coś jest nie tak, nie? Nie zmienił się on drastycznie, tylko nie ma tego garba, jest chyba trochę węższy. Myślę, że będę mógł polecić w pełni po 3 miesiącach, jak już klama się zagoi. Natomiast tak, jeżeli chodzi o kontakt i całą otoczkę, no to ten MML. Polecam MML. Przypomnijmy jeszcze raz, jak to wyglądało w karetce. Ale klama, ja pierdolę. Jak urzula, spod ziapki. I kończymy temat nosa, przechodzimy do reszty vloga. Dobry wieczór, trenerze. A jeszcze mam taki temat, bo Kaja bardzo chciała u trenera na tarczę wejść, chociaż tak na 10-15 minut, czy da radę? Psychikę spróbować, czy dam radę? Dobra. Ja będę w 5 rana. Super. A ja jak chcę potrenować, nie ma najmniej się potrzebuje. Bardzo dobra. Się cieszę. Dobra, to widzimy się w piątek. Trener jaki miły. Dla ciebie tak. Nie masz się czego bać. Zobacz. Jesteśmy dzisiaj na Bielanach przed siłownią Knockout and Gym. I akcja jest tego typu, że postanowiłam spróbować swoich sił na treningu u Zbigniewa Rao, bo nie zobowiązująco, po prostu jestem ciekawa, jak moja psycha zniosłaby tarczowanie, czy dałabym radę, na ile ja jestem drewniana, sztywna, betonowa, ruchowo. Trener Rao, bo zgodził się potarczować trochę ze mną, także zobaczymy, czy będzie dla mnie delikatniejszy niż dla Michała, czy jednak będzie to egzamin psychy. Ja nie mam żadnego doświadczenia w boksie. Wczoraj wieczorem tylko Michał mi powiedział, w jaki sposób mam stać, w jaki sposób trzymać gardę, żeby nie było aż takiej siary. Przy okazji pierwszy raz od walki Michała po 2 tygodniach odwiedzimy trenera. To pokaż, jak się gardę trzyma. Nie no, nie tak cię uczyłem. Jak ja gardę trzymałem? Niżej ręce. Bicik. Garda nauczona. Może jakaś przebiteczka?
No i jeden z najważniejszych punktów odwiedzin lokalu. Klubowy kotek. Dziewczyny mają łatwiej, bo są bardziej elastyczne. Do razy. Trener mówi o tej aptece. Ja mam testy robione antydopingowe na YouTubie są. Mocz, wariograf robiony. Ale stop, a trener o tej aptece mówi stop. Cały czas. Muszę trenera upomnieć tutaj. Słuchaj, żeby trener nadrobił materiały w sieci. Słuchaj. Czy witamina B, witamina C. Czy to jest doping? Nie. Ja kupuję sobie w aptece raz na jakiś czas suprawę, nie? Witaminy kupuję. Kupuję rutinoskorbin, wapno kupuję i też się dożywiam. No. Czy to jest jakaś obraza? No nie. No to o co ci chodzi? Nie wiem, coś trener sugerował, myślałem więcej niż rutinoskorbin po prostu. Ale to już nie masz myśleć. Zła interpretacja. Dzisiaj to jest niedopuszczalne, nie wolno, ale ja jak wagę robiłem, to przed każdą walką glukoza z witaminą C dożyły, nie? I się lepiej czułem. Dzisiaj jest sposób podania niedopuszczalny. Rozumiesz, to nie jest, że to jest doping, ale sposób podania nie wolno przeżyły. Możesz, wiesz, ale żebyś tyle wartości miał w organizmie, co przez żyłę, to musiałbyś przed walką wypić litr kurska. No i potem... No, glukozy i witaminy C. Tam. Słuchaj, jedynie mam nadzieję, że nie będziesz taka głupia jak baran czy owcza i ty będziesz pilnowała ryja. On już mnie uczył, jak mam gardę trzymać, a tak. Ojej. Adwina, masz 10 minut, słuchajcie. Równo! Czy obok to jest równo? Będziesz słuchała, to będziesz wyglądała jak ja. Nie będziesz słuchała, będziesz wyglądała jak ja. Daj ręce. Nie brodę, a ręce. I zrób skłopię. Skręć tułowia, a nie skłon. Stop. Nie działaj, zrobić. No, a nie małpę z siebie. Nie ruszaj. Podzwykaj. I skręć w drugą stronę. Wyprostuj się. Rozumiesz? Tak wygląda prawy krok. A tak wygląda lewy krok. Cała filozofia. Ręce do ryja. Skręć tułowia i przy okazji prostujesz lewą rękę. Spokojnie, zaraz. Dlaczego ty jej nie zabroniłeś od tego? Od razu. Ty, co ty nie cyckami straszysz? Wyprostuj. Nie ma czym straszyć. Wyprostuj. Ale kurczę, nie taka przyjęta, kurczę. Luźno. Jedna ręka bije, druga ryja pilnuje. A biodra kto ruszy? Nie gogo, normalnie. I pod rękę. Ała. Nie taka przerażona. Patrz, ty robisz to, a ty masz dalej swobodnie robić ten tułowia. Nie, ja nie pokazałem tak, tylko pokazałem tak. Ja tak wszystko pokazuję? Słuchaj, chcesz wyglądać tak jak baran? W żadnym wypadku. No, to pilnuj ryja.
to. Patrz. To, to. A nie tak jak... Szerzej nogi. Szerzej nogi. Szerzej nogi. A ty się tu przyszła udusić, czy pobawić? No. Nie, ja tak nie widać, że oddycham, ale chucham sobie w rękawicach. Słyszałeś? Ona się chucha. Oddychaj. Mara w rękę, puścić się po płynu. Masz pójdzie ciosto, zrobisz pójdzie. Jak ja ci mówię, że masz być prosto, to masz być zdjęta? Ty chodzisz do szkoły? Już nie. Geometria prosta, linia prosta. Malwina, linia prosta może być zdjęta? Ale już jak na to patrzę. Aha. No, kobiece myślenie. Pobożnie, no. Puszczę rękę. No i mordy, pilnuj. Ty nie zgaduj, tylko bić. A przez rękę. No. Oddychaj. I pod rękę, i pod rękę. Widzisz? To, a nie to. Tu, tu. Biodra, rusz te biodra. Widzisz, widzisz. Pilnuj ryja. Dobra, chwila przerwy. Mała Malwina daje. Teraz sobie to ułożę w głowie wszystko, co trener powiedział. I od jutra będziesz wszystko umiała. To za tydzień do klatki. Jak ona jest luźna? Od razu jest luźna. No. I ona tego luzu się już nie musi uczyć. Ty, żeby się wyluzować, kosztowało cię to dużo energii. A ją nic. Dlatego dziewczyny mają 100 razy łatwiej. Też tak z tego słucham. W ogóle dla mnie jest jakiś lepiej niż ty. Ale spokojnie. Ty nie nastawiaj się na jakieś boksowanie, bo ty jesteś pierwszy raz, to ty tydzień... Nie da się. Ty jutro na pewno nie będziesz umiała. Spokojnie. To. Zaczynaj. Teraz zobaczysz. A wystarczy, że weźmiesz tu, spokojnie się wyprostujesz i taki prawy maszyn, że lepiej. Kolejny skręć. Wyprostuj się i skręć. Słuchaj, unika nie robimy po przyjęciu, bo po przyjęciu już jesteś w szatni. Unika robisz, żeby nie przyjąć. O. A teraz niepotrzebnie, ale to się mogło podobać. Ale było ładnie. Znaczy trener nieprawdę mówi. Ja po uniku lasorze byłem nie w szatni. To... A to jest to samo. I się najadę i podchodzisz. Patrz. Nie tu, a tu. Mhm.
spokojnie podchodzisz pod ręką. Ile jedna, tyle biega. Julka, jak będziesz chciała, żebym był taki duży, to szeroko otwórz oczy jak Kaja, dobra? Bo ona mnie chyba wielkiego widziała. I stop. Wyprostuj się. Skręć biodra. Kręć. Wyprostuj się. I lewy. Skręć. Skręć. Puść. A ja do więzienia pójdę za ciebie. Zobacz. Wystarczy, że się kurka, bo cię palmę w łeb. Nie wiem. Prawda. Pozytywa. Dwie dobra. Nowy nowy jest. Nowy nos? Nowy nos. To poprzedni czasy jest. Zaczął od nosa, a chciałbym, żeby na Tajlandzie krytykuje. Na razie przeszczep włosów, ale to w Turcji, nie w Tajlandii. Ale to trener jest zazdrosny, dlatego tak mówi. Nie przestrzeliłaś, tylko poleciałaś z ryjem, z prawą ręką, a powinnaś zadać lewy. To prawda. Także ty w jednym momencie cały alfabet błędów zrobiłaś. Jesteś zdolniejsza niż ten twój baran. Nie bój się, nie bój się. Jak będziesz widziała, będziesz luźna, to zawsze z ryjem uciekniesz. Zawsze z ryjem uciekniesz. A jak będziesz chciała łeb urwać, to widziała, co się stanie, to co w Krakowie się stało. Bo on go chciał, nie? Zapomniał o ryju. Za 5-10. Ale wiem! Słuchaj, nie ci być taka głupia jak co? Muszę by coś z ciebie śmiać. Prawe ciosy, prawą ręką. Lewe, lewe. No. 3 razy z rzędu lewy, prosty, prawą ręką. Czyli powinnam zrobić tak? Ja nie wiem, co powinnaś, bo ja nie jestem od tego, żebyś co ty powinnaś. Tak, tak. Trzeba mieć pod kopułą ładnie narąbane. Czwarty raz, dziękuję. I pod rękę. Tak długo, jak będziesz chroniła mordy, tak jest szansa, że coś zrobić. A jak będziesz chciała mi łeb urwać, Po co? Nie bój się, jestem przy tobie. Słuchaj, każde moje dotknięcie to jest cios przeciwnicy. Który się może źle skończyć. Masz uważać na wszystko. Ja cię dotykam, ale przeciwnika cię nie będzie dotykała. Da ci w ryj i ci światło zgaśnie. Dziękuję, trenerze. Kiedy będziecie mieli ochotę? Mi się bardzo podobało. Tylko, że najlepiej to jest właśnie w tych godzinach. Mhm. Bo od godziny 5:00... I jestem już po treningu, także chciałam tylko powiedzieć, jak moje wrażenia, bo na początku bałam się, że jednak
No, respekt wobec trenera tutaj mnie trochę sparaliżuje i że będę po prostu bała się, że zrobię siarę, a o dziwo, będąc już w ringu z trenerem Raubo, da się złapać pewnego rodzaju luz. I że jednak, jak on mówi, że jestem przy tobie, to faktycznie czujesz to, że on jest przy tobie. Fakt, czasami przypierniczy ci z tarczy w głowę, ale mimo wszystko no jest jakiś taki wewnętrzny spokój i bardzo mi się podobało. No a jak ty oceniasz? Bo mi mogło się bardzo podobać, a od boku mogłam poruszać się koślawo. Jak już ja samemu to porobiłem, to wiem, na ile to jest ciężkie. I ja jestem ten zaskoczony, jak fajnie chodzisz na nogach i że aż tak szybko się nie spompiłaś. Myślałem, że będzie gorzej pod tym względem, ale jednak zapomniałem, że jesteś ninja teraz, że nie robisz tylko trójboju. Bo jakbyś, wyobraź sobie, że miałabyś to zrobić dzisiaj, nawet to co dzisiaj, ćwicząc trójbój, nie? No strasznie byś była spompiona. A wiadomo, że te niuanse wszystkie to jest... Kurczę, to jest tak trudne, no ja to dzień w dzień rozkwiniałem i mnie to wkurzało, że właśnie lawiłem na przykład. Ja wiedziałem, co źle robię, a nie potrafiłem dobrze tak, czegoś wyegzekwować. Tak, ja miałam dokładnie tą samą myśl, że chodziłam, niby mam jakieś takie czucie własnego ciała i wiedziałam dokładnie, co robię źle, ale nie potrafiłam tego skorygować. I tak jak z tym biodrem dzisiaj czułam, że niby wyprowadzam cios, na nogach chodzę, a te biodra albo są bardzo sztywne, albo są za luźne i w każdą stronę się gibią. Albo jak do samby, że ty jak w sambie biodrami robisz zamiast... Serio, fajnie. I widziałem, że fan masz z tego. Fajnie było, no. Tak. I tutaj małe sprostowanie. To, że byłam dzisiaj na treningu, wcale nie oznacza, że przygotowuję się do jakiejś walki, albo że teraz mnie Michał zainspirował, że za 2 miesiące mam zawalczyć w oktagonie. No bo też można trenować boks bez oficjalnego sparowania i walk, a po prostu chciałam spróbować tej aktywności, bo nigdy wcześniej nie byłam na treningu związanym z żadnymi sztukami walki. Kiedyś tylko krav magę robiłam z samoobroną, ale to zupełnie inna kwestia. Dali nam worek i kazali przez niego naparzać dowolną techniką przez pół godziny. I to był mój trening. Michał cię zainspirował, bo nie dość, że płacą za walkę, nie dość, że idą falowy na Instagramie. To operacje jeszcze, plastyczne to są za darmo. Masz od szefa za darmo, bonus. Nie wiem, czy możemy spoilerować o tym, że będzie oktagon na Siłce? Tak, to już wszyscy wiedzą, no. No to spoileruję, że niedługo na WK Gym pojawi się oktagon i w związku z tym już ustaliłam z Natalią, że zrobimy sobie sparring. Zawodnik Owczarzaka versus zawodnik Robura. Natalia była na jednym treningu MMA razem z Robertem. W piąstkówkach będziecie się bić? Niekoniecznie. Myślałam, żeby z ochraniaczami po prostu punktować się nawzajem. Także możecie dać znać w komentarzu, czy ryzykować. Ale dawajcie w piąstkówkach, nic się nie stanie. To są friki. Tutaj nic się nie stanie. I my z Natalią to jutro są, nowe to są, nosy. To są frikowe walki. Tutaj nie ma prawa się nic stać. Nie bójcie się. No, także jeżeli ten odcinek wam się podobał, to będę wdzięczna za łapeczki w górę. Możecie dać znać właśnie w komentarzu, czy nagrywać sparring z Natalią, chociaż myślę, że nawet jak nie będą chętni na oglądanie, to po prostu fajnie będzie to zrealizować dla nas i widzimy się już. Natalia, jak Denis mówi, że w innych niż w piostkówkach to nie za nie wychodzi. Taka pojęcie, wiesz. I widzimy się za tydzień na kanale Dźwigaj Dziewczyno. Pa! Pa, pa!